Mateusz Kaniowski, Tomek Kolejnik. Siema. Porażka pewnie boli, ale kiedy człowiek daje z siebie wszystko, to to nie boli aż tak, prawda? Nie, no mnie ta porażka nie boli, bo to dla mnie nie jest porażka. Chłop nie dość, że był cięższy, no to jeszcze, kurde, było tak ślisko, że po prostu miał fartę tak naprawdę, że wzięliśmy to w K1, bo gdybym 3 razy nie potknął się o nogi albo nie wywrócił przez to, że waży ile waży, no to ta walka inaczej by się skończyła. Chłop miał po prostu fartę, trzeba będzie protest złożyć, no i tyle, no co mam ci powiedzieć. No jestem wściekły na to, że... Nie powinieneś tak naprawdę, bo jeżeli dajesz z siebie wszystko, pokazujesz hard ducha, chłopie, ty wyszedłeś do większego przeciwnika, no walczyłeś tak, do upadłego. Tak, nie dość, że większy, no to on jeszcze tutaj, wiesz co, jakieś tutaj krzywe zagrywki, próbował okopywać nogi, nie chciał... Faulował. Nie chciał wejść, nie, no faulował nie, ale nie chciał wejść w żadną wymianę ze mną, no więc wiesz, no stary, no, on po prostu tutaj cwaniacki numer zrobił. A nie bałeś się, że zrobisz mu krzywdę tak naprawdę? Stary, prawda jest taka, że gdyby po prostu nie wyglądało tak, jak wyglądało, że przewracałem się na tym oktagonie, nie mogłem złapać równowagi, że ważył on te 30 kg więcej, no to inaczej by to wyglądało. A ja teraz planuję po prostu jeszcze trochę przymasować, więc będzie odwet na pewno. A i tak będą musieli tą walkę zobaczyć po prostu okiem eksperta, czy tam jakieś nieprawidłowości nie było. Znaczy, no ja widziałem dużo nieprawidłowości, natomiast to, co najbardziej mnie uderzyło, to takie ty miałeś stary wsparcie, bo cała publika krzyczała wypier do Marcina Najmana za to, że bije cię nieprzepisowo. No widzisz, nawet ty to zauważyłeś. Nawet ja. I powiem ci szczerze, że właśnie szanuję to, że ty nic nie mówiłeś publicy, tylko tak spokojnie tego podszedłeś, żeby nie podburzałeś ich, żeby bardziej jeszcze wyzywali Marcina, tylko dałeś tak, krzyczą do niego. No co mam ci powiedzieć, wybrał sobie lżejszego zawodnika, znaczy ja wybrałem w sumie trochę cięższego, on miał takie oferty, że ja po prostu jestem lżejszy, no i wyszło to jak wyszło. Ale no, prawda jest taka, że gdyby nie to K1 i te 3 moje podparcie na ziemi, no to wcale nic nie odczuwałem w tej walce, nie mam żadnych śladów. Tak naprawdę po prostu przeważyły tutaj kilogramy i ta walka inaczej by się skończyła, gdyby nie to po prostu, że to było te K1 i po prostu by wchodził ze mną w wymianę, a nie jakieś tutaj robił takie zagrania, żeby się ze mną nie bić. A jak ja widziałem, jaką ty masz szybkość podczas tego starcia, zastanawiałem się, czy ty nie boisz się, że po prostu robisz mu krzywdę? I specjalnie nie biłeś też z całej siły. Powiem ci tak, że ja nie chciałem ogólnie w tej walce robić jakichś tam krzywych zagrań, typu bieganie, męczenie go, tylko ja po prostu chciałem wyjść w wymianę, której on się bał. No i to było widać w jego oczach po prostu, że bał się tej wymiany. Powiem ci, że nawet widząc to na ekranie, ty jeszcze widziałeś to prosto, tam było widać to przerażenie. Ja to widziałem, przysięgam ci, że ja widziałem przerażenie w jego oczach i że nie wiedział, co ma kompletnie zrobić. To jest stary niesamowite, bo... On nie chciał ze mną wejść ze mną w żadną wymianę. Pierwszy raz widziałem walkę, żeby ktoś tak dominował rywala i mimo to przegrał. No wiesz, zasady K1, 3 razy podparłem się maty, no to dlatego przegrałem, no. Gdyby nie to, no to inaczej walka by się skończyła, jakby czemu to... Czemu ci podpierałeś? No po prostu, nie dość, że tam, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu, no, równowaga, może krzywo położony oktagon, nie mam pojęcia. No, nie mam pojęcia, no wiesz, dlaczego to tak wyglądało. No i też nie wypada bić cesarza, też taka jest prawda. Nie, no to akurat w tej walce, wiesz, ja chciałem wymianę ostrą wlecieć, on nie chciał, on jakieś tam te swoje zagrywki robił, więc no po prostu zrobił to z premedytacją. Ja w ogóle bym też chętnie dopytał Marcina, dlaczego on unikał tej walki z tobą. Dlaczego wymiany unikał? No jesteś młodszy, silny, wysportowany, więc myślę, że mógł po prostu czuć pewien respekt. On po prostu miał swój plan zaplanowany, żeby zrobić to na cwaniaka i tyle. No, jakby wszedł w wymianę, no to inaczej by to wyglądało. I też mnie zdziwiło to, stary, że ty przegrałeś jednak w Szczecinie, no bo ty w Szczecinie byłeś niepokonany. Ty zawsze tu wygrywałeś. No, była raz taka sytuacja, bo raz walczyłem w Szczecinie, teraz był drugi raz. Wygrałeś. No i można powiedzieć, że ja czuję się zwycięzcą i tyle. I ja byłem pewny, że znowu będzie. Pamiętam, jak ty wtedy wskoczyłeś na oktagon. Rozłożyłeś ręce i cały Szczecin okrzyknął cię królem, stary. No, teraz też taki był plan, ale jak widać po prostu Najman po szczeniacku tutaj zagrał i tyle. Ciągle nie rozumiem, tylko właśnie jak ty to robisz, że ciebie ludzie w tym Szczecinie aż tak wspierają. Pierwsze z nim, żeby ktoś tak wyzywał gościa, który wygrał. No, tutaj... Niezła satyrka. To jest dla mnie hit. Niezła satyrka wleciała, no ale no Najmana po prostu wygrał to na farcie, bo po prostu ludzie zauważyli, że on po prostu ma nieczyste zagrywki, dlatego go tak po prostu, no, można powiedzieć, że wyprosili z hali. Ja bym też poprosił pana operatora, żeby pokazał, ilu ochroniarzy jest na wszelki wypadek, bo tutaj Marcin Najman udziela wywiadu,
I zobaczcie, ile ochroniarzy oddziela Tomka Olejnika, żeby czasem nie zrobił krzywdy Marcinowi. No, Neyman musi po prostu... No, ale nie będę teraz tego robił. No, po prostu on nieczysto zagrał. Ja na razie będę spokojny, dam mu się nacieszyć, aż po prostu nie zweryfikują jego wygranej i tyle. Niech się pocieszy, bo 4 lata czekał na to i mając tyle lat, to kto wie, czy po prostu za rok dalej będzie... A bolały te ciosy? Marcino? Czy ja wyglądam, żebym coś w ogóle miał? Nie widziałem, żeby... Ja widziałem tylko jeden cios, że do ciebie doszedł. No stary, ja ci powiem tak, no to jest... Chłop to zrobił z premedytacją, ja nie wiem, czy on jakiś sabotaż zrobił na tym oktagonie, nie mam pojęcia, ale no to jest dla mnie śmieszne, że po prostu on wygrał. To jest dla mnie śmieszne. Powiem ci szczerze, że ja bym bardzo chciał też skonfrontować te słowa, tylko że tutaj Marcin co po prostu udziela wywiadu, więc może poczekamy chwilę. Poczekałbyś chwilę, zrobimy takie cięcie i zapytamy go o to? Możemy zapytać. No dobrze, to sekunda cięcia, poczekam aż Marcin Neyman skończy i ja po prostu dopytam tak dziennikarski obowiązek, bo jednak takie walki zdarzają się stary raz na 100 lat i myślę, że też ludzie będą to analizować, bo przegrać wygraną walkę Tomek to też jest dziwne, nie? Spokojnie, za rok na pewno będzie jeszcze raz taka możliwość, tylko już nie w K1, żeby on tam mógł sobie jakieś nieczyste zagrywki robić, tylko po prostu już po mojemu. Dobrze. Teraz sekunda przerwy, poczekamy na Marcina i zweryfikujemy te słowa. Tak jak obiecałem, zrobimy konfrontację dwuminutową, ponieważ z Tomkiem ustaliliśmy jedno. On się ślizgał w tym pojedynku, no i to dziwna sytuacja, kiedy ktoś tak dominuje. Ja ci powiem więcej, ty się k***nik całe życie ślizgasz, całe życie, no. Ty nie dość, że dostałeś tutaj walkę dzięki mnie, warunki fizyczne były ku twojej stronie. Oktagon może był jakiś, nie wiem, czy coś tam śliskiego. No nierówny, no. Było, czy co? Ty wiedziałeś o tym, że po prostu wystarczy, żebyś twoją siłę wykorzystywał na swoją korzyść, że no, trzy razy... Twoją miałem wykorzystywać, że ty ty jesteś na... Zamiast wejść ze mną wymianę, zamiast wejść ze mną wymianę tak jak ja chciałem, to ty wolałeś grać nieczysto. Ja to cię mogłem złapać, gdzie ziemię, ground and pound i tyle, no jak nie mogłem? W MMA? Mogłem, byś dostał lotę z organizacji. Ty się cieszy, że dalej tutaj możesz być, Marcin, że dalej po prostu pozwalam tobie tutaj być, bo ja po prostu muszę to skonfrontować. Walczyłem o to po walce, żeby choć trochę szacunku ci wróciła publiczność. No właśnie, ja też się zwrócić, no przepraszam. Przychodzisz i znowu robisz wszystko dla... Zawsze i jeszcze wszędzie, jeden, nie? Lecimy, byku, nie? Gratulacje, nie? Zawsze i wszędzie. Marta miał, kurwa, jakieś gratulacje, no kurwa. Co chciałeś powiedzieć? Trzeba było coś pokazać. No kurwa, ja przynajmniej, że wybrał pod siebie. Mu z 5 low lookingów. Stary, on miał po prostu farta, nie dość, że wybrał K1 pod siebie. Farta jak z 30 kg cięższy, próbował mnie tam przepychać. Dobrze, Marcin, muszę coś powiedzieć. Przewrócił. Dobra, daj mi sekundę, bo ja widziałem jedną rzecz w tej walce i Tomek mi zaimponował. Kiedy cała publika, bo nie wiem czy wiesz, to jest Krusz Szczecina, krzyczała wypier do ciebie, że bijesz ich pupilka, to on nie podjudzał ich, żeby cię jeszcze bardziej wyzywali, tylko był taki tonowo nastrojem. Ale ty sobie żartujesz? Nie. Przecież to do niego krzyczeli, a ja ich prosiłem, żeby przestali. Gdzie? Do Olejnika? A. W tym sensie. Nigdy w życiu. Nie. Do Marcin, każdego, ale nie do Oleja. Marcin, ale ty dobrze o tym wiesz, że ja tutaj ukłon zrobiłem w twoją stronę, żeby po prostu ciebie nie jechali. Po prostu i nie dość, że ty wybrałeś walkę pod siebie i zrobiłeś wszystko. Chciałem dobrze, ale widzę, że z Olejem się nie da. Chciałem, żeby choć trochę w tym Szczecinie odzyskał... Dostałeś jakiś cios od Tomka? Nie. Bo unikałeś wymian. To musisz zobaczyć sobie powtórkę. No, Tomek chciał wchodzić w wymiany, a ty? Ty nawet w te wymiany nie wchodziłeś. No to obejrz sobie walkę jeszcze raz, jak będziesz chwilę miał przerwy. Zobacz. Ja uważam, że po walkach ze mną bardzo często z oktagonu wychodzą już inni ludzie. Ciotku wyszedł kompletnym wariatem, teraz patrzę na Tomka i widzę też oczy wariata. No Tomek, ja mam nadzieję, że ty... Tomek, bo to jest coś takiego, że może po godzinie wszystko wróci, ale ty powinieneś usiąść, trochę pooddychać. Nawet nie mam żadnych śladów po walce z tobą, ja nic nie odczułem. Ty wykorzystałeś swoje kilogramy, żeby mnie przepchnąć, żebym po prostu trzy razy... Nie wykorzystywać! Kurde, zamiast znokautować, wyjść w wymiany, coś porobić, to ty wolałeś... Jak ty leżałeś po każdym moim wejściu... Nie, ty stałeś, podskakiwałeś. Nie, stary, ja o moje nogi, bo ty wykorzystałeś kilogramy. Ja faktycznie miałem kontuzję oka, ja źle widziałem. Ja widziałem, ty leżałeś, a tu się okazuje, że ty stałeś. A Tomek jeszcze powiedział, że jest szansa na to, że to przez ciebie się ślizgał w tym oktagonie, że coś mogłeś przekachmęcić. Tak, no bo walka była. Jakby nie było walki, to by nie... Ale ry, gdyby... Wiesz co, panowie, ja wam coś powiem. Ludzie naprawdę mają ważniejsze rzeczy niż słuchanie takiego... Na razie, pozdrawiam was. Dobry, Marcin.
No i widzisz, Marcin Najman po prostu w tym momencie unika walki, unika wymian, no i... No kurde, stary, no. I też zobacz, kto pierwszy uciekł z pola wywiadu. No tak, no nie dość, że w oktagonie jakieś tutaj krzywe zagrywki robi, no to teraz jeszcze takie rzeczy, no. Przegięcie pały to dla mnie jest. Ja czuję... Powinno skończyć w MMA, Ja czuję, że gdyby on nie wybrał tego K1 pod siebie, bo ja mówię, dobra, Marcin, nie dość, że zamiast nisko rosły, to wybrałem ciebie, no chociaż wybierz sobie kategorię. To on wybrał cwaniak sobie K1, żeby po prostu mnie przepchnąć jakoś jakimś... A to daje ci stary szansę na MMA. Nie mam żadnych śladów, kurde. Czuję się kondycyjnie też. On już tam dyszał jak parowóz. To jest dla mnie śmiechu warte. No ja już po prostu nie dam się tak podchubić i następną walkę ja wszystko dyktuję tak jak ja chcę, a nie. Ja myślę, że w komentarzach zobaczysz mnóstwo ludzi, którzy uważają dokładnie tak samo. Nie, że dzięki mnie wrócił do tej federacji, to jeszcze takie numery robi. No to jest dla mnie krzywe w chuj. Tomek, dzięki wielkie za wywiad. I pamiętaj, prawda zawsze się obroni. Oczywiście, że tak. Pozdrawiam tutaj dobrych ludzi, którzy wiedzą, jaka jest prawda. Pozdro.